Cześć, siemanko, witam Was w kolejnym filmie z remontu Deutz Fahra. Powiem Wam, jakie są postępy, a na początku Was zachęcę do subskrybowania naszego kanału, wciskaniu lajków. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie komentarze. Od ostatniego filmu dosyć się już dużo zmieniło. Jak widzicie, dużo elementów jest odkręconych. Część już mamy wypiaskowaną. Zaraz Marlena Wam pokaże, jak to wygląda. Tutaj mamy już zmodernizowany przedni zaczep. Chupa złomstwa jest odrzucona. Będzie to dosyć zgrabnie wyglądało. Tylko to sobie przyspawam i przekręcimy tutaj, ale to już po malowaniu. Marlena do tej pory zdążyła wszystkie przewody zabezpieczyć przed malowaniem. Ja będę teraz zabierał się za spuszczanie oleju ze skrzyni, ponieważ tam z tyłu przy wałkach WOM-u widzę jakieś wycieki, także najpierw zregeneruję to uszczelniacze. Zregeneruję to, wymienię uszczelniacze, żeby później można było pomalować, bo jak później się zacznę chlapać z tym pomalowaniu, także szkoda będzie trochę mojej roboty, a najpierw tak mechanicznie go postaramy się doprowadzić do ładu, porozkręcać, powymieniać co trzeba. Dopiero później będziemy go malować. Farbę już sobie tutaj, kolor elegancki z Xenoxa, zamówiliśmy. Także prawdopodobnie nawet jutro będzie. Ale jeszcze muszę kabinę wyczyścić. I dopiero będziemy malować. Ale dzisiaj mam tylko 3 stopnie na plusie. Także nawet te elementy, które są już tam częściowo wypiaskowane, to na razie zostawiamy, żeby było cieplej, żeby nie trzeba było palić w piecu. Także myślę sobie to dopiero za kilka dni wszystko zaczniemy malować, bo tak jak mi się wydaje, to zejdzie nam tutaj kilka dni, żeby doprowadzić to mechanicznie do ładu. Tutaj jeszcze jest tak, takie mam pomysły różne, tak? Jeszcze kół wąskich nie mamy, ale to ogarniemy, żeby dołożyć mu tutaj sprężarkę z 30, bo jest miejsce. Paski te, które są tutaj na alternatorze i na tym wentylatorze, to są do wymiany, że można tutaj założyć sprężarkę. Butle mam, na butle tutaj jest miejsce. I może zrobię do niego hamulce pneumatyczne, ponieważ te dojce to jak są sprowadzane, to często nie mają. No i jeszcze dużo roboty przed nami, ale mam nadzieję, że będziemy się z Marleną sprężać i nam to sprawnie pójdzie. Także zachęcamy Was do oglądania. Oglądajcie, co będziemy robić. Dobrze, duże wiader mamy, więc chcę spuszczać. They say that love is blind, but I never trusted sight. When I turn and look inside. Ja zdemontowałem jedną budowę. Tak wygląda ten krzyżak. Tutaj jeszcze te igiełki są w środku. Z drugiej strony nie ma. Zgubiły się, także to będziemy zamawiać. Wszystko luzem, zardzewiałe. Kalamitka była, także można było to smarować. Można było, dobrze można powiedziane. Było. No. W naszym dojcu to chodzi jakoś. Tutaj nie mam śrubę, trzeba będzie jedną nową kupić. Gwintu nie ma wcale. Dziwne. Druga ma. Muszę to wyciągnąć, żeby pomierzyć i zamówić, jaka tutaj. A nawet miarkę mam i grubość. A to jest dosyć spory, 12 cm widzę. No i tu 30. Na 30 coś takiego jest. Teraz jak sobie odwróciłem, będę mógł te dwie śruby, lepiej będzie to poodkręcać. Tutaj już widać, jest trochę obite. No bo miało luz. Teraz będę spuszczał olej z hydrauliki. Tutaj jest hydraulika osobno, a skrzynia osobno. Dlaczego będę spuszczał z hydrauliki?
ponieważ wyciągam siłowniki tutaj, ten wspomagający i od wspomagania wyciągam do regeneracji. Wymienię uszczelniacze w tym starym, co kiedyś miałem do ojcu, robiłem to. Także tutaj też zrobię. Tutaj tu pokazuję ten wyciek, który jest z wałka WOM-u. Tu jakiś uszczelniacz wymienimy też, żeby był w miarę suchy. Zaraz się okaże, ile tam jest. I tutaj musimy to zmodernizować, żebyśmy mieli dwie pary, ale to na to mam dwa pomysły. Mam lejek i deamo. O, czyściutki olej. Tylko pewnie go nic nie ma. A tak musimy go wymienić, zaleć. Taki sam jak jest w dużym dojcu. Prości nie ma. To takie światło. To nie zgub, trzeba tam zakręcić z powrotem. Do góry? Dasz radę? Coś tu jeszcze trzyma. Ale się rusza w sumie. No. Coś tam pryśnij może. Najpierw do wody strzykam. Po co ci woda? Na prosto bardziej, należąco nie. No, pokaż, czy potrafisz. Jak naprawić siłownik w dojcu, patrzcie. Taki szybki demontaż. Cyk. Wymieniamy uszczelniacze. Wkładamy i gotowe. Takie siłowniki tu można robić. Czego on zabezpieczenia nie ma? Tego to nie wiem. Silny jestem. Rękami rozbieram. Trusted sight. When I turn and look inside, there's nothing I can't find. In the silence of the night, when my demons come alive, I hear a voice just